to bym wszedł mógł. Fajnie wypełniane. Słucham, po korektę chcę usłyszeć. Czy tu mogę... Zaraz będzie korekta, bo o wszystkich będzie mowa, jak powiesimy wystawę. Co będziesz robić? Zawołajcie Czeszka. Ewa, ale się chodzi na... Chciałam podziękować moim kochanym koleżankom za piękną, sumienną pracę, owocną pracę. Jak same widzicie, plenerowe prace są bardzo udane. Mówiłam od razu, że jest to wystawa robocza, więc wszystkie utrwalone fotografie będą, posłużą nam, jak wrócimy do domu, do swoich osobistych, że tak powiem, korekt i konfrontacji z tymi, które malowałyśmy na żywo. Prac była alegoria dnia. Interpretacje są różne, bo my jesteśmy różne, więc wszystko zadaniowo pasuje, bo wszystkie dziewczynki utrzymały w rysach swoje pochopne decyzje co do mniej lub bardziej śmiałych posunięć. Niektóre są oszczędne w swoim, niektóre, że tak powiem, obciążane dużą ilością barw i kolorów. No i tak jak tu widzimy, same już jesteście dumne ze swoich osiągnięć, no bo teraz dopiero mamy w całości te nasze wypociny. Było wiele korekt, jest już coraz więcej, że tak powiem, śmiałości i świadomości kolorów i barw, bo tak jak mówiłam, nie chodzi tu akademicki rysunek wykonany, bo po to mamy fotografie, że sobie hiperrealistyczne, że tak powiem, ujęcia oddamy, ale zależało nam na po prostu osadzaniu i zaprojektowaniu właśnie wszystkich tych elementów, nie, której pracowałyśmy, bo na jeden obraz składają się trzy podobrazia, które w rezultacie stanowią jakby panoramę, pierwszy szkic, który był wykonany w tym procesie. Potem następnym procesem było oddzielne, że tak powiem, potraktowanie kolejnych faz światła w tej naszej scenerii. I jak widzicie u Anki na obrazach, widzicie od początku do końca strategię kolejnych procesów uderzania pędzlem, mieszania kolorów. Nie oddają takiego zachodu, jakby się, jak mamy zawsze w rzeczywistości, dlatego że pięknie było pochmurnie na przykład. Ewa, zakradające się gdzieś, przemykające przez chmury, no przy wieczorze. A w roboczej wersji, gdyby ona utrzymała te kolory, które teraz są na tym obrazie, rzeczywiście oddałoby to ten wczesny bardzo świt. Bo jest to bardzo subtelnie namalowane. I na zajączka teraz. Tutaj też nie, odezwiemy się albo nie. Ile jest światła, czyli ona widać od razu. Każda z siebie wydała, że tak powiem, ten swój jakby charakter, waloru, prawda, bo one się różnią. Anka maluje sosny tak i ona będzie całe życie ją malować tak. Ona ma swój sposób malowania chmur, taki nasz Nikifor trochę, no bo tu jest od początku pełna szczerość w stosunku do tego. Jeżeli chodzi o zajączka, jest to samo. Ona od początku malowała plamką, nie zważając na linie, które potem tylko dyskretnie akcentuje jakby, że
odczytujemy to w postaci gałęzi czy stojących drzew, ale wszystko jest za pomocą linii i kropek, znaczy uderzeń albo takich krótkich pociągnięć pędzla. Tam nie ma malowania płaszczyznowego. I co ciekawe, bo Henia miała trudne zadanie, bo ona przez jakiś czas lubiała sobie tak po prostu wykorzystywać tła, ale ona to jeszcze... Bo akurat twoją nazwianę. I w przypadku tych obrazów trzech najlepiej i najskuteczniej jest, jakby uważam go za skończony, ten środkowy, co jest podłoże. Ale mieszasz już farbę, nie, że namieszasz gotowy kolor i taki siwy położysz, tylko już go przemieszaj. Jak robisz, tworzysz kolor, to go nie mieszaj do końca. Utwórz go, dajesz medium i wypełnisz. Wiesz, co ja powiedziałam? Czy ty zrozumiałeś to? A tam, wiesz, taki był szary. Taki tło był szary. Tam wtedy miały brązowe, a tu sobie miałam szary. Ale tobie fajne wodospady wyszły tutaj, nie Hela? Tak jakby jakie były wodospady. Nie, to jest taka biała woda. Ale to wygląda na to niech ona robi, ale musisz to teraz namalować, uzupełnić. Wykończyć te górki, bo ja tam pociągnąłem cię, a ty to zostawiłeś. I na dole pojedyncze jakieś palmy, trawki wyrastające z góry. Ewa jest załatwiona, teraz... Nie jestem załatwiona. No była. No tak, byłaś, ja. Bo ja nawiązałam. Ale tylko do ostatniego. Tak, bo ja tutaj nie wracam, bo będziesz sama teraz... Jeszcze wykańczać. I uważam, że no dobry kierunek. Te poświaty na górze, one są już namalowane. Nie ma tego gładzenia, głaskania. Bo ty miałeś... Dlatego mówię, że... Ale jednak dominuje ten taki... że zwłaszcza to na dole, takie jest trochę zabrudzenie, tą bielą, taką jasną... jest takie puszczone, ale to są takie kosmetyczne sprawy, nie ma co... No i tu musisz jeszcze popracować nad tym, bo tu jest taki zwis tych jednakowych gałęzi. Ja już nie miałam serca. No, więc musisz je troszeczkę poodwracać w swoje, ale już zaczynasz malować. Bo ty tego nie robisz, ty za każdym razem wkładasz to, co ci mówię. Płaszczyzny też pachlowe. Ale robiłaś to pędzlem, ale miałaś jakąś taką tendencję. Był taki ściszek. Arski, nie? Nie robisz od razu, układasz piksel, tylko ten piksel już jest namalowany. To te przejścia tych płaszczyzn. A ten to malutki... A tu fajnie zaświeciło. To jest szybki obrazek. Ja uważam i zawsze to mówię, że ty powinnaś robić szybko tego, tylko od razu laserunek kłaść. Bo to ona stąd szła tu. No. Że płynie. Ale nie, ona będzie taka młodziutka. A niech będzie jezioro. Ona ma takie ujęcia, po co? Niech będzie, bo fragment gdzieś zginęła tam. Nie musi być rzeka, może być kawałek jezioro. Tak. Nie, za drzewem jest schowany i nie widzi. Każde pociągnięcie pomoże. Tylko damy więcej tego, oleju lnianego. Wtedy będzie taki fajny to. Teraz Małgośka usiadła i zrobiła też te ładne tutaj płaszczyzny. Tylko tu, góreczka tu, tak, jakieś obwódki takie. To nie może być, to też jest makatkowa tam rzecz, te białe takie, co tam położyłeś. Gdzie białe, ta łąka, tak? O, masz tutaj to. To, te, oto, to. To jest straszny brudzik. To jest brzydkie. Tego nie może być. Tu musisz złagodnić i po prostu to ładnie wtopić, zwiększyć, tak jak tutaj. Podświeć to, gdzie nie gdzie, ale czerwieniami, nie bielą.
Ludzie myślą, że jak pod świecą białym, to będzie świecić. Nie. Czasem coś sobie można zbudzić. To jest zachód, to jak najbardziej. Więc czysty, ładny, tak jak Leszek. Jo, on wziął czystą, czerwoną farbę, nawet jej zniczył. Bo tak się zapalił ten las. Bo ja byłam, ja to zjawisko bardzo czystą farbę. Nie ten, co Bożenka ma ultramaryn, ale ona ma ciepły ten ultramaryn. To musi być zimno. Akcentami tak jak masz na szkicu. Masz to na szkicu. To staraj się znaleźć. No. Tu masz, o proszę, tu jest taka szarość. Z akwareli jest łatwo, bo ja ją rozwodnię i wtedy maćniesz, nie? Ale tu jest ugier i do tego jest dodany taki błękit. Chciałabym, żebyś ten obraz namalowała. To. Bo to jest pierwsza część. No to musi być, bo to jest bardzo ładna rzecz. I tutaj, w tym przypadku tego szkicu, to też uznaję za szkic. Z tym, że to trzeba zelżyć, to tło. Takie. To jest tam nieskończone. Tam, gdzie jest jaśniej położony kolor, to jaśniej, rozmywać akrylę, nakładać, przyglądać się każdemu fragmentowi tego obrazka. Jeżeli przemalujesz go w takiej postaci na akryl, to będziesz... To jest bardzo twarda sztuka do zgryzienia, ale to zrób. I tu mamy Leszka, który poleciał zdecydowanie, jak widziałyście, że on pierwszy namalował dwa razy nad rzekę, ale siedział te trzy pory, tak, zrywał się, on prosił mnie, żeby przyjść, ja bym specjalnie nie poszłam nad tą rzekę, bo zaraz by chciał, a słuchaj, a nie wiem tu, a nie wiem tu, a sobie zobaczcie, jak namalował. Czasami nie wolno przeszkadzać, bo to jest łatwo komuś poprawić, ale potem te obrazy są takie moje, bardziej niż wasze. A ja naprawdę doceniam was i niektórych rzeczy wam zazdroszczę, bo też nie mogę, kurczę wlady, jak ona tu w tym miejscu wygląda. No to jest, wiesz, to jest właśnie ta koncepcja, która powstaje na wskutek, kiedy malujesz. Zrobisz szkic, siedzisz i już omyślasz strategię i logistykę układania warg. A tu pierdyknę to, a tu jak sobie rozwiążę to. Tylko zasadniczą sprawą zawsze jest ten cały obraz zakomponować. Niech on będzie plamami rzucony, ale cały musi być założony pierwszą warstwą koloru. Już kończę. Chcemy ci, Helenko, tymi pięknymi kwiatami. Które już wczoraj były piękniejsze niż dzisiaj. Podziękować za ten trud, który wkładasz. A to jest pożywka. Ty teraz słuchaj, bo ja do ciebie że mam. Dobrze, pięknie. Ale ponieważ ci się spieszy i cokolwiek bym powiedziała, to wyrazem naszej sympatii, miłości, wszystkiego, co tylko chcesz, są te obrazy. Bo to jest twoje dzieło. To jest to wszystko, to są twoje nerwy, to są twoje frustracje, to są twoje wzruszenia nasze. Dziękuję bardzo ci. Ty to jesteś miłca. Mam wszystko. A tu jest rączka taka. Dziękuję. Malowałyśmy wszystko. 100 lat, dziękuję, żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyją nam, niech żyje nam. Kurczę, co ten czarny się zrobił? Bo tak to bym w ogóle nie miała faktycznie. Ale Zosi, to już zawdzięczam dużo.